Siema kochani, dzień dobry. Właśnie szabelki wróciły ze szkoły. Zaraz będziemy razem z Gutkiem robić unboxing. Właśnie Gutek szuka karty, której będzie najbardziej zadowolony. Przypominam, z przesyłki od Bartka. Bartuś przed sekundą. Tak, Szynku? I z tobą będziemy robić unboxing. Oczywiście, że tak. Na razie Kudełek sobie wydaj buteleczkę. To jego jakby taki kultowy moment. On wraca do domu i uspokaja się przy buteleczce. Nie wiem dlaczego, to jest jeszcze ta... ale... To ci się pasuje? Jest to Honda. No dobra, ale ja myślę, że jeszcze, że to jeszcze nie jest to. Leć dalej i szukaj. Słuchajcie, Bartuś, myśmy spokojnie obejrzeli twoją, no to mam na plecach, nie? No. Gutek zrobił podpis, słuchajcie, dla naszej Zuzi. Ja już też zrobiłem podpis, zaraz Natusia jeszcze zrobi. Natomiast Gutek szuka dalej. A to nie w tej przesyłce, dobra. Tamta też jest kozacka. Tu mam na siebie karty, żebyś szukał. Ktoś szuka Honda, dochodzi nam. Dochodzi nam? Tak. Nie było Hondy? Pewnie tak, coś mi się tak kojarzy. Dobra, czyli Gutek, słuchajcie, z tamtych kart od Bartka trafił Hondę. A teraz, słuchaj, są karty od Szymona. Stąd, żebyś zobaczył, co się dzieje. A ja robię na miejsce, zaraz lecimy z następnym unboxingiem. Bartuś, jeszcze raz dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy. Natomiast patrzcie, która z tamtych kart cieszy Gutka najbardziej. Zobaczymy, czy się powieli z tym, co ja mówiłem. Dobrze myślę? Uwaga, kochani. Co mamy, Gutek? No pochwal się. To jest od Szymka z dzisiejszej drugiej przesyłki. Słuchaj, rano tato robi unboxing, jak byliście w szkole. Powiem wam, kochani, że ja wiedziałem, że tak to się skończy. Wiedziałem, że słuchajcie, będzie uśmiech u Gutka na twarzy. No dawaj, pochwal się, co ci się tam podoba. Kolej. Ale widzowie już to widzieli. Ja chciałem, żebyś tylko ty powiedział, bo ja już robiłem unboxing z tym Gutku. Co tobie się spodobało? Proszę bardzo, kochani. Neymar Junior. Limited Edition 14-15. I Game Changer. I co tam jest? Luis Adriano i Modric. A Luis Adriano, pokaż, co to jest Luis Adriano? Game Changer Luis Adriano, bo nie widać. Tak, dokładnie. O tym wam, kochani, mówiłem, że te karty duży uśmiech wywołają u nas na twarzy. I w tym momencie, kochani, tak się dokładnie stało. Natomiast idę ja już do Guteczka i będziemy sobie, kochani, lecieć z unboxingiem. Dawno nie robiliśmy go razem. Kudełek sobie jeszcze dyda mleczko. Jak skończysz kudełku dydać, to zapraszam, dobra? Mamy Borussię? Też nie mamy. To wszystko nam dojdzie do albumu, ale na razie choć położymy to do Szymcia. Ty chcesz na dwór dziadu mały? Chodź. Słuchajcie, piękna pogoda się robi na dworze znowu. Chociaż jak to w kwietniu, raz piękna, raz nie. Cykaj. Goń sącia. Trochę zimy, trochę lata. Tak jest. Przesuwaj się, Guteczku, w lewo i ruszamy za unboxingiem. W lewo, w lewo, w prawo. W prawo, przepraszam. Kudełek, tylko cichutko, proszę, dobra? Ja z kawką, kochani, bo nie zdążyliśmy dzisiaj nawet na spokoju jej wypić. W takim bądź razie co? Aha, to se możesz za trzy spróbować, jak ci pójdzie, jak z twoją celnością, proszę. Czy będą przyszła? Raz się udało, raz nie. Ognia. Będzie dostało. Będzie, idzie. Uwaga. Plama. Słuchajcie, Gutek wyplastany. Pierwszy raz, nie wiem czy zauważyliście, nie ma ogonka. Dzisiaj, słuchajcie, zrobiliśmy nową fryzurkę. Zuziu, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. To jest twoja wymiana. Ja się podpisałem, Gutek się podpisał. Zaraz podpisze się Kudełek i podpisze się Nadusia. Natomiast, kochani, my z Gutkiem atakujemy tłusto. Robimy w tym momencie przesyłkę od Łukasza M. Słuchajcie, z Warszawy. Ta przesyłka się długo tu czekała. Tuśka, chodź podpiszesz, kochani. Zostaw na chwilę Lalusie, chodź podpisz tutaj. Słuchaj, to jest dla Zuzi. Słuchaj, dla tej wspaniałej Zuzi, która nam te piękne karty zrobiła. Twoją kartę. Podpisz Zuzi tu ładną pamiąteczkę, dobra? Nad jego koszcie. Trzymaj, Nusia, nad jego koszcie na oficjalnym Królu Strzelców. No podnieś się do góry, śmiało. Normalnie podpisz, misiu. Tak. Natomiast my z Gutkiem, słuchajcie, zaczynamy otwierać przesyłkę od Łukasza. Słuchajcie, jest bardzo ciężka. Łukaszku, nie mam pojęcia, co tu jest, ale jest już z nami długo. Ja w tym momencie ją nadgryzę. Spróbujemy ją otworzyć. Słuchajcie, Łukasz jest z Warszawy. Łukaszku, dziękujemy ci, kochany przyjacielu, za cierpliwość, dlatego że wysłałeś paczkę i cierpliwie czekasz, co się z nią stanie. Ja tutaj widzę, kochani, na razie dużo materiału do rzucania do kosza, po malutku. Rób sobie jedną kulkę, ja drugą. Zobaczymy, kto szybciej trafi. Dawaj. To jest wypchanie paczki, rozumiem. Oja. Ja wiem, co to jest, ale numer, rzucaj. Kochani, ja całkiem zapomniałem o tym. Słuchajcie, myślę sobie, Łukasz nic się nie odzywa. Dobra, kochani, ja już wszystko wiem, kochani, ale numer. Ja myślałem, że Łukasz się nic nie odzywa w spokoju. Wiesz, o co chodzi? Już. A my ten unboxing dla was przygotowaliśmy, bo tutaj są, kochani, cuda. Tylko nie wiem, czy jesteście... Nic nam nie weszło. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Tuśka podpisała? Super, dziękujemy ślicznie. Zuzi jeszcze kudełek zaraz wypije. No właśnie robimy w tym momencie, kochani, unboxing
od Łukasza, Łukaszku, saszetek. I teraz uwaga, Gutku, proszę sobie wybrać trzy. Trzy? Tak, albo dwie. Bo Tusia też otwierasz? Kudełek też otwierasz? Tak. To dawaj. Mleko wypij. A, wypij mleko, dobra. Gutek bierze dwie, ja biorę też dwie. I Tuśka, wybierz sobie dwie. I zaraz zobaczymy, kto z nas najbardziej tłusto trafi. Słuchajcie, dawno nie było otwierania na naszym kanale saszetek z 14-15. Natomiast, kochani, my wszystkich ich nie spożytkujemy. Od Łukaszka dostaliśmy saszetki, znaczy dostaliśmy, no odkupiliśmy. I część trafi do naszego albumu, uzupełniając nasze braki, a część będzie dla was na przesyłki, a część będzie można jakby odkupić dalej. Także ja mi się pomieszało, myślałem, że Łukasz, słuchajcie, jest w trakcie wymiany z nami, że tam jest wymiana, kochani. No ale świadczy to tylko o tym, że naprawdę mamy tego bardzo dużo. Ja zaczynam pierwszy, słuchajcie, dostałem pozwolenie i zgodę od mojej Tuśki, także rozpoczynam, kochani, 5 saszetek, match attack, 14-15, przypominam, 6, ale u mnie już się świeci tuściutko, fajnie, tralalala. A tutaj można legendę trafić? Nie. Słuchajcie, Juicy Kim z Hoffenheim. Hoffenheim, które odpadło z Borussią Dortmund w finale. Hertha Berlin. Nie w finale, tylko w pucharze Niemiec. Z Werneru Brema! Sztrum duo, kochani. Dabelek, trabelek. Będę miał dwie świecące. Na pewno już mam, kochani, dabelka z Werneru Brema. Sturm duo. Strasznie mnie się to podoba. Sturm duo. Czyli słuchajcie, duo napastników. I Liczewicza z Hamburgera Sportvereina. Nie mam dwóch. Gutku, jeden, tak się obróciły karty. I tu jest, kochani, Mitrowicz. Czyli mi w tej saszetce najpłuściej wpada dabelek. Di Santo i Petersen. Daję to na górę. I ja od razu drugą, tak? Każdy po dwie? Ja ostatnio. Dobra. Ja robię od razu, kochani, drugą. Dawno nie zaglądaliśmy, co w naszym albumie 14-15, to się dobrze ułożyło. Ja w tym momencie, kochani, uwaga, rozpoczynam. Toprak. Nieszczęśliwy Toprak, który dzisiaj rzutami karnymi, kochani, odpadł w finale Niemiec. No, dzisiaj u nas na kanale, bo mecz już był dawno. Ja wiem, co to będzie, Godło albo Stadion. Kochani, bo klub karty jest napisane. Zobaczymy tak. Wimmer, czyli mamy tu w tym momencie. Wypiłeś to, chodź. Starspieler Helmes, czyli jest specjalna karta, kochani, z FC Köln. Tak, Misiu? No ale nie jesteś ostatni, będziesz pierwszy. Hasebe i na koniec, kochani, Kaiserslautern. Mamy Kaiserslautern, słuchajcie, godełko. Czyli myślę, że ja źle nie wypadłem. Zobaczymy, co u reszty szabełków. Ale nie miałczymy, dobra? Taki ton głosu zabroniony u nas, dobra? Tada! Jak tak, to idziemy w komara, rozumiesz? Będziesz otwierał, chodź. Tylko normalnym tonem głosu, Misiu, dobra? Ja rozumiem, że jesteś zmęczony, wróciłeś z przedszkola, ale nie wolno tak miałczyć i marudzić, dobra? Nie. Gotowy? Nie będziesz miałczył? Tak. No to dobra. Pozdrów wszystkich, ładnie się przywitaj. Pozdrawiam. O właśnie, pozdrawiasz. Tak jak to na kudełka przystało, a nie na marudę kudełka. Proszę kudełku się poczęstować. Dwie są twoje. Gotowe? Tak. Dziękujemy bardzo. Najpierw kudełek... A Tusia już otworzyła. Czekaj, ty najpierw Tusia. Tusia otworzyła się. Tusia już otworzyła. Mamy tak, Kampfa. Teraz mamy, kochani, Ksankę z Borussii. Mönchengladbach. Proszę bardzo, kapitan z Borussii Dortmund. Słuchajcie, to będzie fajna karta i to będzie nasz brak. Di Santo z Wolfsburga i Starspieler Altintop, kochani. No, powiem wam szczerze, że fajny strzał, Tusiu. Nie dość, że Starspieler, czyli Stargwiazda, to jeszcze w dodatku Mats Hummels, kochani, kapitan z Borussii Dortmund. No, u Tuśki fajna saszeteczka. Zobaczymy drugą. Jak sobie radzisz, Misia? Dobra, to może tatuś ci pomoże, co? Daj. Tatuś pomoże. Słuchajcie, no dawno żeśmy z całymi szabełkami tutaj nie rezali przesyłeczek. Uwaga, nie rezali saszeteczek. Zobaczymy, co tam Tuśka trafi jeszcze w drugiej swojej. No. Dawaj, dawaj, jedziemy. Mamy, kochani, tak, z Werner z Wolfsburga. Schaffer. Mhm. My go mamy w składzie. Właśnie mi się zawsze Wolfsburg z Wernerem Brema mylił. Natomiast Wolfsburga tamten ma taką fałkę bardziej. Schalke Matip. Saler, kochani. To jest Werner Brema. Ze Stuttgartu, który wczoraj z nami zremisował w FIFA ostatnim rzutem na taśmę. I z Kaiserslautern bazóweczka. Piątka, Misia. No, Misia trafiła saszeteczkę samych bazóweczek, czyli dzisiaj zabrała nie farta ostatniego gutkowego.
teraz kudełek, tylko tatuś ci pomoże odkroić, dobra? Ja w 14 trafiłem dwie legendy po rząd. Dwie nie, legendy, tak, 14-15. 14-14, tak. Nie ma lepiej. Ojeju, kudełek, ale poszłeś na całość, słuchajcie. Kudełek od razu wyczepał z saszetki. Puść, bo będzie płacz, proszę. Kochani, coraz gorzej się radzimy z koleżką. Powiem wam, że jest nerwus, jeszcze raz nerwus, do tego nic by nie robił, tylko grał. No pięknie, misiu, i to jest Starspieler Alkintop. Jeszcze raz, kochani, czyli mamy powtóreczkę. Mamy tu, kochani, Hanna z Borussii Mönchengladbach, z FC Mainz Moritz. Jest, słuchajcie, Farfan z Schalke 04. I na koniec, słuchajcie, Klingen Belgel z FC... To jest ta z drugiej Bundesligi. Słuchaj, no bazówki i jeden Starspieler. No to jeszcze jedno musisz, bo na razie przegrywasz. No myślę, że teraz coś tu pustego trafisz, nie? Na razie ja chyba wygrywam godło, kochani, i double to myślę, że bezkonkurencyjne. I Star Duo. I jeszcze Starspieler tam chyba miałem, nie? Proszę, proszę, kudełku, wyciągaj. Pokazuj, coś tu trafi. A jeszcze jedno tu miałeś. Pomału, pomału, kudeł. Gutek poda, pomalutku. Zajechany. Do komara się nadaje. No nie, Signal Arena to nie mieliśmy, słuchajcie. Daj tutaj. Signal. Pokaż to, ja Indua Arena. To jest, słuchajcie, boisko BVB. To jest karta, która nam wpadnie do albumu na 100%. Wow, ale pięknie, nie dość, że z areny, to jeszcze dubel. I to ten dubel, którego nie mamy, Gutku. Tak? No pewnie, że tak. Ze Stuttgartu to mamy. To nie jest ze Stuttgartu. Aha. Słuchajcie, no mamy w tym momencie dubla. Pięknie, Gutku, trafiłeś. Prodl właśnie, słuchajcie, z Werneru Brema, nie z Wolfsburga. I w tym momencie z Wolfsburga Naldo. Czyli powiem ci, jeszcze jedna karta, Kudelku. Jest też ze Stuttgartu Szwada trafiłeś, no. Wygrałeś na 100%, bo nie dość, że masz, słuchaj, stadion, to jeszcze masz dubla. Na pewno wygrałeś, nie wiem czy ze mną, wiesz, ale z Nadią wygrałeś. Dawaj, buzi. Z tobą chyba nie, tata. Nie wiem czy ze mną, bo ja mam dubla i... logo, wiesz? Dzięki, Kudełku, za pomoc. Piotka. Nie, teraz to musisz jeszcze autograf zrobić dla naszej przyjaciółki. Proszę się tu podpisać. Nad jego koszcie Kudełek robi autograf. Dla naszej przyjaciółki Zuzi. No. Tutaj, bo tam się podpisała Nadia i Guciu, a tu się podpiszesz ty. Kudełek się podpisuje tu. A co u Gutka? Uwaga. U Gutka Kogutka. Mamy Guedę. Dobra, pierwsza bazóweczka. Frank Ribery. Ribery z Bayernu, pięknie. Okazaki. Okazaki, kochani, jest, uwaga. Na koniec macie Wokta z FC Köln. I słuchajcie, Braunschweig, Eintracht Braunschweig z Godło. Nie wiem, czy mamy, czy nie mamy, ale na razie Godełko, jesteśmy na równo, bo ale Godełko wpadł. Tak, teraz jak Gudek dubla nie trafisz, to... Trafię, to się lepsze, będzie dubel? No to ja idę do domu. Najlepszy jest klub Hundert Stock. Zobaczcie, jaki Kudeł ma piękny autograf. Dziękujemy ci, Kudełku, za pomoc. Nie, już na razie starczy. Każdy otwierał po dwie, ja teraz pakuję... Proszę, same bazóweczki. Same bazóweczki, czyli w tym momencie, kochani, nie, myślę, czekaj, że... Neustadter z Schalke. Ale nawet dobre. Sommer, słuchajcie, z Borussii Mönchengladbach. Mario Götze. No Götze, jaki Götze ładny karny strzelił, ale prawie mu wyłapał. Widziałeś, prawie miał na ręku. Lasotka. Tylko że strzał był silny dosyć mocno. Lasota z Hamburger Sport. A jaki miałeś wynik wczoraj z HSV? Zremisowałeś czy przegrałeś? Wygrałem. Wygrałeś z HSV? 2-1. Wygraliśmy z HSV? Nie, wygraliśmy, słuchaj, z Walencją pierwszy mecz i drugi. A tutaj żeśmy przegrali albo zremisowali. Nie, 3-1. A który to był mecz w kolejności? Trzeci czy drugi? Nie mogę sobie pamiętać. Też nie pamiętam, bo dużo tego było. Dobra, w każdym razie tu jest, kochani. Ogólnie dużo mecz jest. FC Köln. Guteczku, w takim razie wybierz sobie jeszcze do unboxingu jedną paczuszkę, bo tatuś obiecał, że razem zrobimy unboxing dzisiaj. Wybierz z tych paczuszek, co byś chciał otworzyć na kanale. Natomiast Zuziu, to jest twoja paczuszka, zaraz ją zapakuję, odeślę. To są nasze karty, kochani. Wydaje mi się, że wygrałem, bo trafiłem godło i dubelka. Natomiast zaraz za mną chyba jednak Kudełek. Idź z tej strony, bo tu kawa jest. Boję się, Gutku, że poleci. Potem się... Kudełek trafił, kochani, w jednej saszetce Arenę i Dabla, także myślę, że też wygrał, bo tu jeszcze miał Starspielera, czyli zajął drugie miejsce. Słuchajcie, czy Gutek, czy Nadia? No nie wiem, Gutek godło, a Nadia kapitana. Co będzie ciekawsze, godło czy kapitan? Dajcie znać, kto zamyka stawkę. Nie pytamy, kto wygrał, pytamy, kto przegrał. No to właśnie Nadia ma Starspielera i kapitana, a Gutek ma godło i...
Riberiego i... Ach, Riberi, to są, słuchaj, bazóweczki. Boję się, że Gutek chyba tym razem do odstrzału na Duśka. Wygrałaś chyba. Ale jeszcze podpytamy widzów, co się zadziało. W każdym razie dzięki. Otworzyliśmy, kochani, część saszetek. Oczywiście większa część tych saszetek trafi do was, także zapraszamy. Kto jeszcze nie ma, kto zbiera tą edycję, zapraszamy do wymiany i zapraszamy do zakupu.